Na początku tego miesiąca wysłaliśmy kilka pytań do miasta. Dotyczyły one m.in. odszkodowań, które Jelenia Góra musiała wypłacić niepublicznym przedszkolom. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi od rzecznika Cezariusza Wiklika na zadane przez nas pytania i to pomimo upłynięcia czasu przewidzianego przez prawo prasowe. Nie poddaliśmy się i szukaliśmy innego sprawdzonego źródła informacji. W końcu udało nam się je znaleźć. Jest nim kancelaria prawna, która prowadziła sprawy przeciwko naszemu miastu w imieniu aż 11 jeleniogórskich niepublicznych przedszkoli. Jak dowiedzieliśmy się od mecenasa Roberta Gałęskiego, dotąd prawomocnym wyrokiem, czyli ostatecznie, zakończyło się około 30 tego typu spraw. Co warto zaznaczyć, kancelaria przegrała tylko jedną z nich. Roszczenia dotyczyły okresu od 2006 do 2016 roku. A teraz najważniejsze. Kwota, jaką nasze miasto musiało jak dotąd wypłacić niepublicznym przedszkolom, opiewa już na kilka milionów złotych. Tego, co przeszło przez kancelarię, należności główne zasądzone już w tej chwili zapłacone jest około 3,5 miliona złotych. To nie obejmuje oczywiście odsetek i kosztów procesu. Odsetki to około miliona złotych, koszty procesu około 600 tysięcy złotych. Czyli jak łatwo policzyć, ponad 5 milionów złotych kosztowało podatników wieloletnie zaniżanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli przez miasto. Jednak rachunek może być jeszcze wyższy, ponieważ kolejne sprawy są bliskie rozstrzygnięcia. W tej chwili w toku, będzie około 10 spraw, myślę, jest w toku. W całej tej sprawie najbardziej bulwersuje fakt, że miasto nie musiało wypłacać wspomnianych ponad 5 milionów złotych. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że tutaj jest wola, jest chęć i te osoby, które prowadzą przedszkola, bardzo chętnie usiadłyby do stołu i były skłonne zrezygnować ze znacznej części swoich roszczeń, więc nie tylko udałoby się zaoszczędzić koszty procesu, ale i odsetki, ale i być może, bo tutaj była taka wola, być może nawet odstąpić od istotnej części należności głównych. Miasto zajęło bardzo sztywne stanowisko i walczy z każdym przypadkiem, kiedy takie roszczenia są przez nas wysuwane. Nie ma woli z drugiej strony inicjowania jakichkolwiek rozmów ugodowych. Najprawdopodobniej dlatego miasto nie chciało udostępnić nam informacji na temat odszkodowań dla niepublicznych przedszkoli. Mimo to nadal czekamy na odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Bo ponad 5 milionów złotych to kwota jak dotąd wywalczona tylko przez tą jedną kancelarię. Z tego co się jeszcze dowiedzieliśmy, niepubliczne przedszkola mogły korzystać z usług także innych prawników. A tym samym kwota odszkodowań może być znacznie wyższa.